Nauczanie domowe. 25 listopada. Księga Daniela, rozdział 6, wersety od 12 do 28. Mężowie pobiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc do króla i oznajmili mu w sprawie zakazu królewskiego. Czy nie kazałeś królu ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu 30 dni o coś jakiegokolwiek Boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów? W odpowiedzi król rzekł: sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Na to odpowiedzieli, zwracając się do króla: Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. 3 razy dziennie odmawia swoje modlitwy. Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek. Postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany. Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Przyniesiono kamień i zatoczono go na otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych mocnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: królu, żyj wiecznie. Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ on uznał mnie za niewinnego. A także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów. Nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych oraz ich dzieci i żony. Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków zamieszkałych po całej ziemi: wasz pokój niech będzie wielki. Wydaję niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela. Bo on jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów. Warto prześledzić postawę dwóch osób: króla Dariusza i Daniela, proroka. Król nie atakuje Daniela, ale go szanuje. Jest jednym z satrapów, jednym z wojewodów jego imperium. Postanowił uratować Daniela wobec tych, którzy go oskarżali, wobec sytuacji, w której się znalazł. Usiłuje też znaleźć sposób obejścia dekretu. Nie wycofuje się z prawodawstwa, ale chce, pomimo tego, że dekret wprost uderzał w Daniela, który złamał zawarte w nim zakazy, więc chce być praworządny, ale równocześnie nie chce zniszczyć jednego ze swoich zaufanych ludzi. Widzimy, że dodaje otuchy Danielowi. Ma dla niego dobre słowo. Ufa, że Bóg uratuje Daniela i jeszcze mocniej
pości. Czyni duchowy wysiłek, aby zwyciężyć zaistniałą sytuację. I z drugiej strony postawa Daniela. Jest stały. Modli się 3 razy dziennie jak zwykle, pomimo tego, że wydany dekret tego zabraniał. Kiedy zostaje aresztowany i przecież wrzucony do jaskini, nie obraża się na króla. Rozumie jego sytuację, w której chce, jako prawodawca, zachować wydane dekrety. Kiedy rozmawia rankiem z królem, informuje, że Bóg posłał anioła. Tłumaczy zaistniałą sytuację i to, że nie uczynił nic złego przeciwko królowi. Te dwie postacie, inna narodowość, inna pozycja społeczna, inna religia, a jednak potrafiły współpracować w bardzo konfliktowej sytuacji, w bardzo niekomfortowym momencie ich życia i relacji i współpracy, która dotąd była dobra, harmonijna i nagle została zachwiana. Przez co? No przez intrygi dworskie. Ponieważ pozostali satrapowie wymusili na królu dekret, o którym wiedzieli, że będzie uderzał w Daniela. A potem żądali od króla, no to wyegzekwuj teraz to, co dałeś jako prawo. Król nie chciał dawać takiego prawa. Król nie był zainteresowany wprowadzaniem go, ale to oni spreparowali sytuację, w której dekret powstał, a potem chcieli wykorzystać jego treść przeciwko Danielowi, wcześniej to rozumiejąc. I dlatego wylądowali w jaskini lwów. Tu te dwie osoby, Daniel i król Dariusz, miały kilka bardzo ważnych cech. Szacunek dla siebie, wierność zasadom i życzliwość. Szanował Daniel króla, król szanował Daniela. Obaj przestrzegali zasad. Daniel modlitwy i prawa Bożego, król dekretów i prawa ludzkiego. Mieli dla siebie życzliwość i ona spowodowała, że nie załamała się ich współpraca, nie załamała się ich relacja. Ta trudna sytuacja stała się miejscem weryfikacji ich stałości, zarówno co do osobistych przekonań, jak i co do tej relacji, szacunku i współpracy. Pomódl się dzisiaj o to, aby Twoja postawa była taka, jaką była postawa Daniela, ale też króla. Daniela, który chciał zachować swoją tożsamość i uczynił to, i króla, który chciał zachować praworządność i zachował ją. Módlmy się o taką umiejętność współdziałania, kiedy będąc wierni swoim ideałom, potrafimy znaleźć to miejsce w społeczeństwie, w środowisku, które pozwoli nam rzeczywiście zwyciężać wszystkie przeciwności. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.